Witam serdecznie, Jessica. Witam ponownie, cześć. Powiedziałem kiedyś o tobie polska Anisa Meksen. Tak, pamiętam to na moim treningu, tak. Przejrzałaś już Anisę Meksen, jak walczy? Szewczenko przejrzałam. Szewczenko? Szewczenko. Też jest niezła, ale myślę, że w kickboxingu Anisa może i nie jest gorsza. Jeszcze nie przejrzałam, ale już inne dziewczyny coś tam sobie patrywałam. Bo wiadomo chyba, jakie są plany na mnie, prawda? Tak, słuchaj, zapytam ciebie tak, bo byłem ostatnio w WCA, widziałem, że ciężko się przygotowujesz. Dużo chyba poświęcasz czasu na to, że jednak chcesz pokonać Annę Andrzejewską. Tak naprawdę większość swojego wolnego czasu spędzam na treningach. Tak, ale to... Walka z Anią to jest pierwsze, ale ja nie chcę zaprzestać na pierwszym, więc, a tak jak już wcześniej mówiłam na face to face, chciałabym wejść w to mocniej, czyli bardziej zawodowo. Zawodowe walki ciebie interesują? Ciągną ciebie? Tak, dokładnie. Ale Ania wydaje się nie być łatwą rywalką, bo wiele zawodniczek gdzieś próbowało, ona walczyła naprawdę z dobrymi zawodniczkami, jak chociażby mistrzyni świata w boksie. Nie widziałam ani jednej jej walki, no może widziałam jakiś urywek, jak po prostu wchodzi w dziewczynę ze swoimi torpedami, które faktem mają siłę, no bo jednak jest umięśniona, ale mięśnie to nie wszystko. Myślisz? Tak, uważam, że praca na nogach, tlen, przede wszystkim tlen jest najważniejszy w tym wszystkim i zobaczymy jak z głową, bo tutaj troszeczkę się poddymiła, widziałam, że ją troszeczkę zdenerwowałam. I zobaczymy, jak wyjdzie do walki. Słuchaj, poprzednim razem przy waszym spotkaniu tutaj gdzieś internauci krzyczeli strasznie, że ty się źle zachowałaś, tak? Że gdzieś tam w stosunku do niej, że nie tak, że powinnaś być grzeczniejsza, bodajże oplułaś ją chyba, tak? Właśnie chciałam już to powiedzieć, tak, że ją ale oplułam ją wodą. A, tak jak w tajskim boksie, tak? Tak, jak trener bierze i gdzieś tam wyrzuca. To było na orzeźwienie. Tak. Jezus Maria. Paliła się cała, więc chciałam ją troszeczkę zgasić. Słuchaj, większość mówi, że masz duszę zadymiary. Już po pierwszym wywiadzie gdzieś zaczęli internauci wpisywać, że nadajesz się do freak fightów, bo masz duszę zadymiary. A ty mówisz, że chcesz w sport iść i zawodowe walki. Tam nie ma takich zadym jak tutaj. Czy można wprowadzić? Znaczy, zadyma. Tu bardziej chodzi o charyzmę, którą mam i się tego nie wstydzę, bo uważam, że tam, gdzie jestem, no zawsze da mnie się zauważyć. Nie da się mnie nie zauważyć. No to prawda, to też tak jak żeśmy rozmawiali, gdzie spotkaliśmy się na sali pierwszy raz i ja mówię, nieźle ala za przeproszeniem. A więc właśnie, a to, że tutaj troszeczkę poddymiam, to tylko i wyłącznie dlatego, że chciałam troszeczkę wyrwać z niej tą wolę walki, tą po prostu chęć. Wejść jej do głowy? Tak, dokładnie. I zobaczyć, jak reaguje. No bo jednak walka psychiczna też jest bardzo ważna. I też chciałam zobaczyć, jaką ma odporność. Jak widać, szybko się denerwuje, jest impulsywna. Impulsywna jest, tak. Ania, ja to zauważyłem, bo chyba tak zdenerwowane, jak bodajże na pierwszym waszym spotkaniu, to jej nie widziałem. No właśnie, i jestem teraz ciekawa, jak jej inne przeciwniczki ją poddymiały, czy w ogóle próbowały ją poddymić? Z tego co pamiętam, to nie aż tak mocno. Chyba najbardziej to ją trener Okniński tam drażnił i gdzieś tam cały czas jej dokładał i wbijał szpilki. To chyba nawet mieliśmy te same teksty, tak? Mniej więcej gdzieś tam coś takiego było. Chodziło o głos, o to, czy brała sterydy, czy nie brała sterydów i tak dalej, i tak dalej. A ty co o tym myślisz w ogóle? Co myślisz o sterydach? Nigdy nie brałam, to na pewno. Ale ogólnie stoją na półce pewnie, nie? Nie. Nie stoją. Nie stoją. Mamy ustalone. Tak, to już mamy ustalone. Znaczy, w zależności, no bo jednak jeżeli chodzi o kulturystykę, no to wiadomo, że tam mało kto jest bez dopingu. No bo też trudno. Nie, to chyba nie do powiedzenia, tam nie ma nikogo bez dopingu. A, no już chciałam tak łagodnie po prostu powiedzieć. Okay. Tak, wiadomo. Tak. Więc to jest jedyny sport, w którym legalnie stosuje się doping. No i jaki to jest sport? No właśnie, no ale jest to też takaż, można powiedzieć, forpoczta, czy powiedzmy laboratorium dla innych sportów, bo jeśli kulturysta przeżył dawkę, to znaczy, że w sporcie ona może przejść, tak? Tak mniej więcej jest to traktowane w większości sportów. Oni to testują na swoim organizmie, nie boją się, ryzykują, ale jednak inni sportowcy gdzieś później z tych doświadczeń korzystają. Nie ma co tutaj uprawiać hipokryzji, że tak nie jest. No faktem osoby, które trenują na siłowni,
na pewno używają różnych tam specyfików i najpewniej biorą aspiracje właśnie z nich. Wiadomo, ale czy to w dłuższym czasie jest dobre i bezpieczne, w zależności czy ma się nad sobą lekarza. Ja nie ujmuję, że w kulturystyce nie kształtuje się charakteru, bo jednak jest tam ta dyscyplina, ale uważam, że sport, który nie przekłada się na życie codzienne i na inną jakąś dyscyplinę sportową, nie jest sportem. Słuchaj, z kim udało Ci się posparować? Bo widziałem, że robisz solidnie tarcze, to przygotowanie fizyczne, to wszystko ładnie wygląda, nieźle. Nie widziałem tylko sparingów. Jak Twoje sparingi, gdybyś mogła coś opowiedzieć na ten temat? Mariusza Pudzianowskiego widziałem, ale nie sparowałaś stałam chyba. Stałam obok. Ale to już sam wiesz, ten czar Mariusza, to też gdzieś przyjdzie ta wola walki. Nie ma co opowiadać, tylko trzeba po prostu zobaczyć, no bo przecież Ania może to zobaczyć. No to co, ja będę tutaj się tak uzewnętrzniać, prawda? A może jej pokażesz? Nie, no ja nie pokazuję, ale udało Ci się posparować? Tak, udało mi się posparować. Miałam 3 sparingi. Bardzo mało czasu miałeś tak naprawdę. Tak. Pierwsze 2 sparingi miałam z dziewczyną, która trenuje zawodowo. Poobijała mnie, ale ani razu mi nie zgasiła, więc chyba jest dobrze. Więc tak czy siak, ona ma siłę, a ja mam twardy łeb. Więc nawet jeśli mnie trafi, to się nie poddam i szybko nie spadnę. Słuchaj, tutaj jest Tazi między innymi. Chcesz zahaczyć o braci? Nie, a zaskoczę się. Kurde, do Taziego wszystkie dziewczyny podbijają. Podbijałaś do Taziego, bo Tazi mówi, że czuł ten wzrok kobiet na sobie i że w ogóle podbijałaś, gdzieś tam patrzyłaś, że Tazi widziałaś, jak wyglądał, jak milion dolarów. Ale nie mój, na pewno nie mój czuł. Nie twój typ? Całkowicie nie. Nie? Nie. Jest twój typ. Wiesz, to, że jest wysoki, to nie znaczy, że już mi się podoba. Dobra, okej, to już mamy jedno kryterium, ale ogólnie przyjemny gość. Chyba nie ma żadnej spiny poprzez braci, bo bracia to bracia i tam gdzieś się pospinali, ale jak widzieliśmy na nagraniach, nie zawsze się spinają, czasami przyjaźnie rozmawiają sobie w korytarzu. Nie wiem, ja ogólnie tutaj się dowiedziałam, że jest jakiś, w ogóle jakiś filmik wyciek, jeżeli chodzi o ich relacje. Oj, jak głośno się odbyło, że tam jest coś takiego. Na pewno nie zobaczycie tego samego u mnie za nią. To okay. Tak możecie być pewni. Ale jeżeli chodzi o Taziego, to nie jest mój typ pod tym względem, że jest bardzo taki ekspresyjny. Ja potrzebuję osoby, która jednak jest bardziej stonowana i stonuje mnie. Wydaje mi się, że to jest fajna zasada kompensacji. Ciekawe. Tak, więc jest za bardzo elektryczny dla mnie i moim zdaniem w tym momencie troszeczkę za bardzo podkręca i chyba za bardzo poczuł sławę, więc czekam, aż w końcu będzie miał swoją przegraną. Okej, no gdzieś tam lekcja pokory zawsze przychodzi u każdego sportowca. Właśnie lekcja pokory, tak. Okej, a tobie któryś z tych freakfighterów imponuje, podoba ci się w ogóle, czy raczej nie w tym świecie sytuujesz szukania, czy ewentualnie powiedzmy spotkania osoby, która by ci pasowała w dalszej drodze życiowej, mniej lub bardziej? Jeżeli bym chciała się spotykać z jakąś tutaj osobą... Masz chłopaka? Nie mam. Słuchajcie, tak jak mówiłem Taziemu, jest kurde, tutaj jest wolna dziewczyna. Słuchaj, zaraz będziesz miała tysiące wiadomości. Tak, ale spotykając się z osobą, która jest w tym świecie, zawsze trzeba się liczyć z jakimiś dramami, z jakimiś konsekwencjami. No nie pisz, nie nagrywaj, nie dawaj. Dlatego ja jednak wolę osobę z innego środowiska. Tak. Z jakiego na przykład? Naukowego? W zależności jaki by miał charakter, ale takiego sportowego, owszem, trenerskiego, owszem, ale nie mój trener, żeby nie było, że będzie wyrwane z kontekstu. Bardziej tak. Kumpel, czy bardziej powiedzmy, jakby to powiedzieć, osoba pasująca ci temperamentem, tak jak powiedziałaś. Temperamentem, bo ja uważam, że często trzeba mnie troszeczkę stonować. Więc potrzebuję osoby, która jest spokojna i umie mnie okiełznać. Okej, to też jest dobry, jakby to powiedzieć, azymut. Masz koleżanki w ogóle? Mam 2 najlepsze przyjaciółki. 3 widzę tu, a to wyszło. Ale ja jeszcze tam jestem, nie skreślaj mnie. Okej. To na ten wszystkie 3 żeście sobie wytatuowały? Tak, nie jestem jedyna, więc też mnie nie usuną. Będę się rozglądał, to już będę wiedział, że jak ktoś ma na dekolcie tatuaż, to jest twoją przyjaciółką.
tak naprawdę jaki charakter mają koleżanki? Wszystkie mamy całkowicie różny charakter, ale jest coś takiego, co nas po prostu łączy. Mamy trzy różne światy, ale jednak od 10 lat jesteśmy cały czas za sobą i mimo, że było wiele sytuacji, które mogły nas poróżnić, to nic nas nie poróżniło aż do tej pory. To co one mówią o Freak Fightach, że weszłaś tutaj do takiego świata, łapały się za głowę? Nie, Jessica, ogień, jazda tam z nimi. Tak mówię? Naprawdę, tak. To ciekawe. To też dobre zadymiary. Nie no, wiesz, wspierają. Boże, jakby one tutaj były, jakbyśmy mogły się... Nasza trójca byłaby na pewno... Najświętsza. Tak, dokładnie. Na pewno mogłaby troszeczkę namieszać. O kurczę. Tak. Jakby też, była jakaś też okazja... fajterki takie? Nie. Czy, bo ty prowadzisz zajęcia, też ćwiczą u ciebie, czy gdzieś tam razem ćwiczysz? One są asportowe akurat, dlatego my jesteśmy z trzech różnych światów, ale mają charakter. Oj, lepiej nie podpadać. Dobra, Jessica, ostatni tydzień, co teraz? Waga, wszystko gdzieś... No patrz, co tu się dzieje. Już wszystko na mnie wisi. No to pasek do spodni by się przydał. Właśnie, wiesz co, nie zapatrzyłam się, bo nigdy go nie potrzebowałam, nie? Ale jednak musiałam coś założyć. Dużo zleciało? 6 kilogramów. To jest taka u ciebie znacząca utrata, że czujesz, że zleciało? Ogólnie czuję się dobrze też z kwestii tego, że mam bardzo fajną kobiecinkę, Paulinę, która mi rozpisała dietę, więc dobrze się... Na tej samej diecie poleciałaś, tak? Tak, tak, tak. No oczywiście treningi, prawda? Nie, okej, to treningi widziałem i widziałem, że ciężko zasuwasz, bo nawet mnie nie zauważyłaś, tylko przeszłaś. Ja przeszedłem, ja już mnie nie przeszkadzał. Nie pozwolił też. Tak, tak, tak. Nie, tak. Ale to jest skupienie, to też jest bardzo ważne. Zawsze chodzę, gadam i wiesz, jak to. Tak, a ostatnimi czasy tak, mocno zasuwam, ale ja to lubię. Lubię się męczyć, lubię przekraczać swoje wewnętrzne granice. Uważam, że to jest takie... Taka kwintesencja w sporcie, przekraczać swoje granice i swoje bariery psychiczne. To w takim razie życzę, żebyście dały dobrą walkę, wygra lepsza, oby nikomu się nic nie stało oczywiście i żebyście... No tak to. Ja mam takie podejście, że tak to, niezależnie czy jest to facet czy kobieta, lepiej żeby się nic nie stało. No dobra, niech będzie. Wygra lepsza. Tak. Dziękuję bardzo, Jessica. Dziękuję. Wszystkiego bardzo. Dobrego. Trzymaj się.